Moi drodzy, zapraszam na streszczenie dzisiejszej lekcji. Tak jak umówiliśmy się, pokażę jeszcze raz wszystkie doświadczenia. No, tak naprawdę zajmowaliśmy się pojęciem ciśnienia albo próbowaliśmy najpierw zobaczyć, odkryć pewne zjawiska w pewnych doświadczeniach, które wskazują na istnienie, na sens wprowadzenia takiego pożytecznego pojęcia jak ciśnienie, a potem też troszeczkę wyjaśnić, skąd to się wszystko bierze. No więc pierwsze doświadczenie, to już robiliśmy przed feriami, to jest oczywiście ta sytuacja, w której ja mogę zakryć kartonikiem wylot słoika i woda z tego słoika nie wycieka, pomimo że no, woda waży, ja czuję w ręku, że ta woda ma swoją wagę i niewątpliwie jakoś prze na ten kartonik i coś cudownego się dzieje, coś musi podtrzymywać ten kartonik, no ale nie widać tu niczego, co by ten kartonik podtrzymywało. Normalnie jeśli biorę coś do ręki i trzymam, no to widać, że to moja ręka to podtrzymuje, prawda? No, innym rodzajem tego doświadczenia jest eksperyment polegający na tym, że teraz mogę wlać trochę wody do tej miski. Wlać trochę wody do tej miski i włożyć do niej słoik z zatkanym tym wylotem, tym kartonikiem i wyciągnąć ten kartonik i woda ze słoika się nie wylewa, tak? Może jak zapalę światło, będzie lepiej widać? No, nie bardzo. Tak? Też nie bardzo. No, poziom wody w tym słoiku sięga, jest bardzo wysoko, sięga aż tutaj. Więc woda ze słoika się nie wylewa, pomimo że no, powinna się wylewać, tak? Jest znacznie wyżej, poziom wody w słoiku jest znacznie wyżej niż poziom wody w misce. No, odłóżmy może tą miskę. Tak, żebym na nią nie wszedł. No i teraz możemy na przykład zobaczyć takie doświadczenie. To jest przetykaczka do rur. Mam nadzieję, że wam znana. To jest gumowy taki dzwon. No i teraz jak ja nacisnę tą przepychaczkę, wypchnę powietrze spod tego dzwonu, to nie mogę jej podnieść. Mogę ją przesuwać w przód i w tył, w prawo i w lewo, ale podnieść jej nie mogę. Obydwoma rękami ciągnę do góry i jej nie mogę podnieść. No chyba, że podważę brzeg i wtedy coś się dzieje takiego. No, nadal jeszcze nie bardzo mogę podnieść, ale teraz już podniosłem. No albo innego rodzaju doświadczenie. To jest taka silikonowa pokrywka tam do kubków. Przydatna rzecz w kuchni. Kładę ją na swoim biurku szklanym, no i mogę ją przesuwać w prawo i lewo, w lewo bez problemu, natomiast nie mogę jej podnieść do góry. Coś trzyma tą, coś powoduje, że do góry nie mogę jej podnieść. No i teraz pytanie, skąd to coś się bierze, dlatego że tu nie widać niczego wokół, prawda? Nie widać niczego wokół, co by mogło doprowadzić, co by mogło trzymać. Nie ma tu żadnej ręki czyjejkolwiek, prawda, która by to przytrzymywała. Ja tu ciągnę do góry, a tu ktoś trzyma, mocno trzyma i nie pozwala mi tego podnieść do góry. Znowu sytuacja jest taka, że jak tylko podniosę krawędź, to bez trudu mogę to podnieść, a jak znowu położę, to się podnieść nie daje, pomimo że przesuwać daje się bez problemu. No dobrze. No więc skąd to się wszystko bierze? Powiedzieliśmy sobie, że to jest rezultat zjawiska czy pojęcia zwanego ciśnieniem gazu. I żeby zrozumieć to ciśnienie gazu, to warto jest odwołać się do atomów i cząstek. No atom, trochę żeśmy dyskutowali na temat tego, co znaczy atom i co znaczy cząsteczka. Najmniejsza porcja substancji, najmniejsza porcja pierwiastka chemicznego, która zachowuje jego własności. Cząsteczka to jest kilka atomów związanych ze sobą chemicznie, oddziaływaniami, wiązaniami chemicznymi,
Mogą to być atomy tego samego lub różnych pierwiastków. Jeżeli są to atomy różnych pierwiastków, no to taka cząsteczka ma własności inne niż własności każdego z tych pierwiastków z osobna. Atomy i cząsteczki są bardzo małe, nie można ich zobaczyć. To znaczy, dopiero niedawno chyba naukowcom udało się sfotografować atom, ale ja nie potrafię sfotografować wam atomu na lekcji. W związku z tym to jest bardzo ważne, musimy uwierzyć. Musimy uwierzyć, to znaczy musimy wyjść poza granice naszych codziennych doświadczeń. Ja zauważyłem, że jesteście bardzo mocno związani tym, co potraficie wziąć do ręki, zobaczyć. Pamiętacie tą historię z grawitacją, kiedy okazało się, że no każdy rozumie, że to grawitacja jest prawo powszechnego ciążenia, jest odpowiedzialne za to, że jak podrzucę piłkę do góry, to spadnie, ale już za to, że atmosfera jest wokół Ziemi i nie ulatuje w kosmos, to już trudniej było zrozumieć. Albo trudniej było się przyznać do takiej myśli, a do tego, że prawo powszechnego ciążenia jest odpowiedzialne za to, że Układ Słoneczny działa tak jak działa, to znaczy planety obiegają Słońce, no to już była wyższa szkoła jazdy, a o galaktyce i wszechświecie, w którym grawitacja jest jakby podstawowym materiałem, z którego zbudowane jest to rusztowanie, które trzyma się wszechświat, to już po prostu nie chciało nam to przejść przez gardło, czy nie chciało nam to przejść przez pióro na kartkę papieru. Otóż tu musimy rzeczywiście zaufać i wejść w ten świat, którego nie widać. Ale pomimo, że go nie widać, to będziemy mogli badać konsekwencje i nawet, jak za chwilę zobaczycie, będziemy mogli nauczyć się rozmawiać troszeczkę z tymi atomami czy cząsteczkami. To znaczy, możemy im kazać coś zrobić i zobaczyć, czy zrobią to, co żeśmy im kazali. Na czym to polega za chwilę. No więc w nowożytnej nauce pojęcie atomu pojawiło się w chemii na przełomie XVII i XVIII wieku. Właśnie w zasadzie XVI i XVII wieku pewnie także w wyniku takiej rewolucji w myśleniu człowieka związanej z oświeceniem. Kiedy zwrócono się do natury, do doświadczeń, do podpatrywania natury po wskazówki, jak zrozumieć świat, który jest wokół nas. To był bardzo poważny przełom. Po czasach średniowiecza, które odwoływało się raczej do refleksji, do czystej logiki, i po czasach renesansu, gdzie pojawiały się już oczywiście pierwsze takie jaskółki myślenia w takim kierunku, w jakim robimy to dzisiaj w nowoczesnej nauce, to znaczy opartego o eksperyment. W epoce oświecenia to podejście, to przekonanie, że to przyroda powinna nas uczyć praw przyrody, po prostu rozkwitło. Jakoś tam symbolicznie można sobie wyobrazić, że ta epoka zaczęła się od publikacji dzieła Kopernika, De revolutionis orbium celestium, która oparta jest po prostu na obserwacjach, a zakończyła się gdzieś i przeszła płynnie w następną razem z publikacją dzieła Newtona Filozofia Naturalis Principia Mathematica, filozoficzne podstawy, matematyczne podstawy filozofii przyrody. No dobrze, teraz powietrze jest gazem. Powietrze jest gazem, mieszaniną cząsteczek tlenu, azotu, dwutlenku węgla i jeszcze innego rodzaju cząsteczek. To, że jest gazem, oznacza, że te cząsteczki latają w powietrzu praktycznie swobodnie. Różnica między ciałem stałym, cieczą i gazem polega na tym, że w ciele stałym weźmy sobie lód, czyli wodę, H2O, tak? Cząsteczki H2O. Cząsteczki H2O jako lód tworzą ciało stałe i są tam dość mocno upakowane i zajmują stałe pozycje względem siebie. Nie mogą się ruszać za bardzo. Dlatego lód jest taki twardy, bo one nie potrafią zrobić miejsca. Jak ktoś walnął na oblodzonym stoku, się przewrócił, to wie dlaczego i dlatego koniecznie nosimy kaski na nartach, żeby nie uderzyć się w głowę. Jeżeli H2O jest w stanie ciekłym, jest wodą, no to wtedy te oddziaływania są znacznie słabsze. To już te cząsteczki nie są tak bardzo mocno do siebie przyklejone, mogą się troszeczkę przesuwać względem siebie, ale też wszystkie starają się razem trzymać. No i jeżeli dostarczymy energii, a to znaczy w potocznym języku, jeśli podgrzejemy wodę,
No tu po raz pierwszy pojawia się taki motyw, że temperatura to jest związana z energią cząstek. Temperatura danej substancji jest związana z energią cząstek tworzących tą substancję, właśnie tych niewidocznych cząsteczek. Otóż jeżeli podgrzejemy tę wodę, no to cząsteczki zaczną ruszać się coraz szybciej i w pewnym momencie niektóre zaczną się wyrywać i uciekać z tej niewoli razem z innymi cząsteczkami H2O do powietrza i tam zupełnie niezależnie od siebie latać wokół. W związku z tym gaz charakteryzuje się tym, że cząsteczki gazu są właściwie prawie swobodne. I swobodnie się poruszają. No i teraz jak to pozwoli nam zrozumieć przyjęcie tego, że powietrze jest gazem, czyli jest pełne tych cząsteczek swobodnie poruszających się, jak pozwoli nam to zrozumieć te doświadczenia, o których które żeśmy wykonywali. No ano, tu dobrą analogią jest odbicie piłeczki tenisowej albo lotki badmintona albo piłeczki ping-pongowej od rakietki. Bo kiedy piłeczka się odbija od rakietki, macie tutaj na czerwono piłeczkę, która leci w kierunku rakietki i potem się od tej rakietki odbija, to trzymacie w ręku rakietkę i czujecie, że rakietka jest popchnięta w drugą stronę. Tak jakby piłeczka się odbiła, ale przy okazji popchnęła rakietkę w drugą stronę, prawda? Trzeba ją utrzymać w ręku, trzeba ją mocno trzymać w ręku. Tym bardziej, tym mocniej to odczuwamy, im szybciej ta piłeczka, czy lotka, czy piłka do tenisa uderza w naszą rakietkę. No i teraz wyobraźcie sobie, że mamy sytuację taką, że mamy ten gaz znajdujący się w jakimś zbiorniku. No takim zbiornikiem może być na przykład butelka. Taka sobie 1,5-litrowa butelka po wodzie mineralnej. Otóż narysowałem tutaj ten gaz i cząsteczki są różnego koloru. Niebieskie to mogą być tleny, a czerwone to mogą być na przykład dwutlenki węgla. Ruszają się bezwładnie. Ruszają się bezwładnie we wszystkich kierunkach. Co symbolizują te strzałki? I od czasu do czasu, która z nich uderzy w ściankę naczynia. Uderzy w ściankę naczynia, odbije się od niej, tak jak od rakietki, a zatem, ponieważ odbije się, przyleci ze środka i odbije się z powrotem do środka, to ścianka naczynia jakby poczuje, że jest odepchnięta w przeciwnym kierunku, no w tym wypadku do góry, a tu jeśli uderzy ta czerwona cząsteczka, to ścianka naczynia tutaj w tym miejscu będzie odepchnięta w prawo. No i wyobraźcie sobie, że to właśnie zderzenia tych cząsteczek ze ściankami naczynia powodują, że tak trudno jest naczynie zgnieść. Ja próbuję zgnieść tą butelkę i nie mogę, tam powietrze w środku wyraźnie się temu przeciwstawia. Dlaczego to jest możliwe? No te cząsteczki są malutkie i bardzo lekkie, ale jest ich nieprawdopodobnie dużo. W takiej 1,5-litrowej butelce około 4 razy 10 do 22, 4 razy 10 do potęgi 22 cząsteczek, czyli 4 razy jedynka z 22 zerami. No żeby to nazwać jakoś w języku, który znamy, no to miliard to jest 10 do 9, milion to jest 10 do 6, 1000 milionów to jest miliard, to jest 10 do 9, miliard miliardów, 10 do 9 razy 10 do 9 to jest 10 do 18, to jeszcze jest ciągle za mało, trzeba pomnożyć przez 10 do 4, czyli przez 10 tysięcy. Więc taka liczba to jest 10 tysięcy miliardów miliardów. I jeszcze czwórkę trzeba podstawić na samym początku, choć ta czwórka już praktycznie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tych cząsteczek jest strasznie dużo i one poruszają się też dość szybko. Cząsteczki tlenu w temperaturze pokojowej poruszają się mniej więcej z szybkością 500 metrów na sekundę. To jest duża szybkość. Pamiętacie, 10 metrów na sekundę to jest 36 km na godzinę, 100 metrów na sekundę to będzie 360 km na godzinę, 500 metrów na sekundę to jest jeszcze 5 razy więcej, czyli 1800 km na godzinę. I dlatego to właśnie te cząsteczki powietrza, których nie ma pod spodem, zaraz wrócimy do tego formatu takiego, o, to te cząsteczki powietrza, których nie ma tu pod tą pokrywką, atakują, odbijają się, te niewidoczne cząsteczki odbijają się od
tej pokrywki odbijają się i popychają ją w dół. I to one nie pozwalają mi podnieść tego do góry. To one też podtrzymywały, będąc wszędzie wokół słoika, podtrzymywały tą tekturkę, z kolei odbijając się od niej od spodu. No cóż, można powiedzieć, że maleństwa robią niezłą robotę, prawda? No dobrze, ale pytanie, czy to jest tylko bajka, czy możemy tak naprawdę coś z tego wywnioskować, albo przewidzieć coś. To znaczy powiedzieć, jak jest. Potrafię to przesunąć? Nie, w tej formacie nie można tego przesunąć. Więc zostawmy to, jak jest. No i ja tutaj wymyśliłem takie dość proste doświadczenie. Może jednak zrobimy tak, że zmniejszymy to na chwilę. Pamiętacie, że mówiłem, że jeżeli te cząsteczki mają wyższą temperaturę, jeśli gaz ma wyższą temperaturę, to cząsteczki poruszają się szybciej, w związku z tym jakby mocniej uderzają w ścianki, tak? Czyli można by powiedzieć, że ten efekt powinien wzrosnąć, to ciśnienie, bo to zjawisko, które polega na tym uderzaniu i odbijaniu się miliardów cząsteczek gazu od ścianek naczynia, nazywa się ciśnieniem tego gazu. To ciśnienie będzie większe, no bo im szybciej piłka uderza w rakietkę, tym mocniej pchają w drugą stronę, prawda? Im szybciej nadlatuje piłka, która się odbija od rakietki, tym mocniej pchają w drugą stronę. No i to, co ja tutaj zrobiłem, to jest proste doświadczenie polegające na tym, że bierze się suszarkę i napełnia butelkę gorącym powietrzem. Napełnia się butelkę gorącym powietrzem. No dobrze, w tej butelce jest gorące powietrze i jest jego tyle, ile trzeba, żeby zrównoważyć ciśnienie powietrza na zewnątrz. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Poczekamy chwilę. To butelka się ochładza. Niech się ochładza i zobaczymy, co się będzie działo. Ja mogę, mogę wziąć, słyszycie? Trzaska, tak? Zaczyna się powoli, widać już, tak? Zaczyna się powoli zapadać. Ciśnienie powietrza, ponieważ ochładza się powietrze w środku, to znaczy było ciepłe, a wraca do temperatury pokojowej, to ta butelka zaczyna się, ciśnienie, te cząsteczki powietrza z zewnątrz zaczynają ją zgniatać. No, efekt nie jest jakoś dramatycznie silny, ale jest jak najbardziej widoczny. Tak? Mam nadzieję, że to widzicie, to doświadczenie można też powtórzyć w każdej chwili w domu, bo każdy ma suszarkę. Natomiast trzeba bardzo uważać, bo ja tutaj jeszcze miałem taką wersję, w której wkładałem to do wody i zimnej i okazało się, że w pewnym momencie o mały włos nie wrzuciłem sobie tej podłączonej do prądu suszarki do wody i to by się mogło źle skończyć. Więc widzicie, potrafimy z tymi maleństwami rozmawiać, potrafimy im powiedzieć, no dobrze, to my zwiększymy waszą temperaturę, zamkniemy was w tej butelce i potem będziecie się, wasza temperatura będzie spadać, będziecie się ochładzać do temperatury pokojowej powietrza, które jest na zewnątrz i przez to wasze ciśnienie w środku będziecie mniej energicznie odbijać się od ścianek tej butelki i to wasze ciśnienie w środku będzie mniejsze. No i z ciśnieniem wiąże się jeszcze jedna zagadkowa historia. Popatrzcie, tutaj mam to urządzenie, które bardzo chcę, żeby każdy miał i przyniósł na następną lekcję. Urządzenie ma zawór. Ten zawór można zamykać lub otwierać. Po prostu tak palcem przesuwając ten kołek. W tej chwili zawór jest zamknięty. Istnieje drugi model, w którym nie ma literki T, tylko tu jest po prostu nakrętka. Tą nakrętkę się przekręca w jedną lub w drugą stronę. No, jeżeli zawór jest zamknięty, to ja mogę napompować. Mogę napompować, przepraszam, musiałbym to pokazać tutaj. Mogę napompować ten
to ten pojemnik, no i powietrze nie ucieka, ponieważ w tej części znajduje się też zawór, który pozwala mi nadmuchać, ale nie wypuszcza powietrza w drugą stronę, no ale z łatwością mogę je spuścić, bo mogę otworzyć ten zawór, zamknąć go z powrotem. No i teraz to, co chcę pokazać i to, co próbowaliśmy się przekonać, że rzeczywiście jest zagadkowe, to takie doświadczenie. No mam tutaj dwie książki. Te książki w sumie ważą 3,8 kg, prawie 4 kg. To są słowniki polsko-francuskie. I teraz ja położę te książki, dmuchnę i z łatwością podniosę te książki do góry. Muszę je przytrzymywać ręką, bo to jest okrągły kształt, więc one się spadają z tego. Proszę bardzo. Podniosłem je do góry. Utrzymanie w ręku, jedną ręką 4 kg jest no, bardzo kłopotliwe, bardzo męczące. A tutaj udało mi się podnieść je bez trudu do góry. No dmuchając. Jasne jest, że my nie jesteśmy żadnymi maszynami. Ja nie mam żadnej sprężarki w płucach. Ciśnienie, które potrafię wytworzyć w płucach, nie jest duże, więc w porównaniu z ciśnieniem powietrza otaczającego nas, to będziemy je nazywać to ciśnienie ciśnieniem atmosferycznym. W związku z tym jest coś zaskakującego, jest coś bardzo interesującego w tym doświadczeniu. Coś, co aż się prosi o wykorzystanie w życiu codziennym. Potrafię podnieść stosunkowo duży ciężar, no stosunkowo łatwo, tak to na razie nazwijmy. Będziemy o tym rozmawiać na następnej lekcji. Dziękuję i pamiętajcie tylko, żeby przynieść te pojemniki ze sobą na następną lekcję. Dziękuję bardzo.